100 tysięcy rewenantów, Alok 100 tysięcy pierwszy w jaskinie, wyklęty, na zawsze przeklęty. Witam wszystkich, gramy dalej w Revenant. Niekończące się jaskinie. I być może zrobimy teraz tak, że ten odcinek będzie trwał i trwał. I póki będą walki, to będą walki. A jak będzie coś ciekawego, to ja to być może oznaczę, a być może nie. Nie, no oznaczę. Tutaj piekło jest. Dobra, piorunem. Druid! Mamy druida, proszę państwa, to jest jakiś nowy wróg. I ten druid sobie wyczarował pomocnika. Dobrze widziałem i mnie pokonali. Jaki ten odgłos na końcu, jak ten taka ślina wycieka. Takie... Gra się zawiesiła. Manager zadań wybuduje na stałe Windows, tak. Manager zadań z Windowsa XP. Się gra źle wystartowała. Jeszcze raz. Teraz jest dobrze. Przynajmniej jakiegoś nowego wroga mamy. Coś się zdupczyło, nie mogę go atakować. Tak, dwóch wywołaj. Wrogów. Świetnie, po prostu. Niesamowite, że on ma nieskończoną ilość przywołań. O, przeżyłem to. Co on teraz zrobił? Zabił mnie. Czy on ma jakieś czarnie śmiertelności na sobie rzucone, że go czasami nie mogę atakować? No teraz go pokonałem, ale teraz to on sobie nie przywołał żadnego pomocnika. 500 sztuk złota aż opuścił, to bardzo dużo jest. I ten facet był też wprawny chyba w walce wręcz, bo... No, był w stanie na siebie, na klatę przyjąć dużo ciosów, które nie zadawały mu zbytnie obrażeń. Greater Restoration i złoto. Sprawdźmy, jakie mam eliksiry w ekwipunku. Może mam jakieś tutaj, które można przełożyć do paska, ponieważ one się tak... odkładają do tej torby, a mogły się przecież na pasku znaleźć. Co to było żółte? Greater Healing, tak? No to ja też chcę na pasek Greater Healing. I mogę iść dalej. Thank you.
Doszedłem do jakiegoś tutaj punktu, który jest ślepym zaułkiem i w tym punkcie znalazłem jakąś wajchę. Do czego jest ta wajcha? Dobre pytanie. Mogę sobie przejrzeć tutaj większość tych jaskiń i kurde, tak na pierwszy rzut oka nie widać, do czego ta wajcha może być tutaj potrzebna. Ale, no skoro już jest, to ją pociągnijmy. Jeżeli to się uda oczywiście. Czy to nie jest wajcha? Może to nie jest wajcha, bo ja tutaj nie widzę żadnej interakcji z tym. Chociaż nie. A, jest, jest. Jaki dźwięk. Ja tutaj muszę wajch szukać na tym poziomie. Proszę państwa, tyle wajch. Czyli to wcale nie są opcjonalne ścieżki. Znalazłem jakiś Ranger Sword tutaj. A on całkiem fajnie wygląda, ten Ranger Sword. Damage 65. Solidnie wykonany miecz, używany poprzez stulecia przez Rangerów. Przez zwiadowców. No właśnie, jak powinno się tłumaczyć słowo Ranger? Texas Ranger, strażnik Teksasu na przykład, tak? Albo Ranger obieży świat, albo Ranger zwiadowca, albo Ranger strażnik lasu. Plotki głoszą, że broń tą oryginalnie zaprojektowały elfy, bo broń ta została oryginalnie zaprojektowana przez elfy. No i jest kurde lepsze to od mojego młotka, z tym, że Lockcock potrafi walczyć młotkiem sprawnie, a mieczem niezbyt sprawnie, bo Sword mam na 1, a Bludgeon mam na 7. I tak się właśnie obawiałem, że... Znaczy, no, obawiałem, no... Praktycznie wiedziałem to, że jeżeli będę szedł w bronie inne niż miecze, to zapłacę za to utrudnienie sobie gry. No i zapłaciłem, mam młotek w ręce, no, żadnego topora nie mam za to nowego, także... Pokonałem tutaj dwóch. Zostałem poparzony właśnie przez gorącą parę. Wychodzimy stąd i będę szukał sobie kolejnego przejścia gdzieś. Gdzieś indziej. O, zombie. Zszygał się na mnie. Mieliśmy już takiego przeciwnika, czy jeszcze nie? No właśnie. Poziom! Lock zdobył poziom. Mind i Constitution wzrosło. Dobra, skoro Mind i Constitution wzrosło, to ja teraz poproszę się przełączyć mi na
mind na Constitution i Strength, tak? Chcę to zwiększyć. Constitution i Strength, tak jest. 400 punktów zdrowia mogę już mieć. Pytanie, ile mogłem je wcześniej. Piorun dobrze działa na zombie, ale marnowanie w sumie many na takie proste potwory chyba jest kłopotą z mojej strony. Zobaczmy, co jest w pudle. To pudło jest zamknięte, zombie się już tutaj odnowiło. Wytrychem. You failed to pick the lock! O nie! A jednak się udało, czyli można próbować wiele razy i jeżeli lock jest wystarczająco... znaczy zdolny jest gdzieś tak w połowie, to może mu się udać, jest jakaś szansa. Cure poison i gold taken. Ok. Ile na zombie mogę zarobić punktów doświadczenia? Mogę zginąć. 9133 było, więc zarobiłem niecałą stówę. To jest dużo. Kilka takich zombie pokonałem i mam kolejny poziom, nie? Można na nich trochę pogrindować tutaj. Poziomki kolejne pozdobywać. Nawet podejrzewam, że opłaciłoby się wydalić z siebie trochę tych piorunów kulistych. Właśnie po to, żeby te poziomy nabić. Tylko, że jeżeli nabiję poziomy piorunami kulistymi na tych zombie, to wtedy bludgeon mi nie będzie rosło. A, dylemat, nie? Dylemat. Save. Tutaj. Gdyby ten pająk chyba jeszcze do pokonania. Nie, kolejny zombie. No ładnie zdobywam poziomy. Na tym. Jest kolejna wajcha. Normalny dźwięk jak z Quake 2 albo coś takiego. No to co, podejrzewam, że tutaj będzie wajcha. Gdzie jeszcze może być wajcha? Tutaj może być jakaś wajcha, bo tutaj jest w ogóle wygląda jak koniec planszy. Tutaj może być na przykład wajcha, tak? O, w tym miejscu. Chodźmy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Bludgeon, zaraz będzie poziom 8. Cios z doskoku zdaje się dobrze działać tutaj, w tej sytuacji. Jest bludgeon poziom 8? Jest bludgeon poziom 8, świetnie. Cestus of Slicing tutaj wyszedł. Gdzie to jest? Tutaj. To jest rękawica chyba. Tak wygląda przynajmniej. No. Para rękawic pobłogosławiona przez Boga Wojny. Zwiększa obrażenia zadawane przez bronie zawierające ostrza. Czyli nie przez młotek.
Wyglądają fajnie, znaczy wyglądają troszkę jak rękawice Wolverina, jak pazury Wolverina, te rękawice, ale oferują mniejszą osłonę, dlatego ja pozostanę sobie przy tych czerwonych, ponieważ oferują mniejszą osłonę, a nic nie dają mojej postaci. Nic nie dają mojej postaci. Czy Sirocco już zginął, zabity przez pajęczą królową? Tak, dobrze, dobrze zrobiłaś, zabiłaś go. Zabiłaś mojego wroga najgorszego. Teraz zabijasz mnie. Nowy papirus. Nie jest już dla mnie możliwe, żeby odgadnąć, jak długo błądziliśmy po tych jaskiniach. Nasza drużyna 15 osób teraz składa się już tylko z 3. Straciliśmy ludzi ze względu na ataki zwierząt, z głodu, z wycieńczenia, a także w tych płonących gejzerach. Zdaje się, że nie ma końca w tych jaskiniach zagłady, albo nie ma końca tym jaskiniom zagłady. Ja zgadzam się tutaj z autorem tego listu, tego dziennika. Sohail wciąż się upiera, uważa, że krypta musi być już blisko. Niedawno jednak usłyszeliśmy jakiś warkot, który zmroził mnie aż do samego kręgosłupa. Musiała to być bestia z legend, Solifuga. Jakiś bosik chyba. Zdecydowałem się odebrać sobie życie, bo wolałem się raczej już nie spotykać z tą Solifugą. Niech bogowie wybaczą nam, że kiedykolwiek żeśmy weszli do tych jaskiń. Niech bogowie też wybaczą Lokowi za to, że to zrobił. No, 40 minut już nagrywam to, a wciąż nie widać końca. Za mostek przy gejzerach. Mogę tutaj pójść, tak, ale wydaje mi się, że to nie jest właściwa droga, którą bym chciał iść. Chociaż na przykład tutaj chyba jest wyjście stąd, więc może to jest jednak właściwa droga, którą chciałbym pójść. No cóż. Ja pierdzielę. Nie, to nie jest właściwa droga, ponieważ tutaj są te bramy pozamykane. Seems to be locked. Proszę bardzo. W takim razie, co się znajduje tutaj? Ja się muszę tutaj wrócić. Ja się muszę tam wrócić. Jest kolejny poziom, poziom 13, po tym zabiciu tego zombiaka. O kurde, ale mocno bolą ci przeciwnicy. 460 punktów zdrowia ma teraz Lok, po tym jak się znowu kons zwiększyło. 1120 many mamy. Chciałbym może teraz sobie kons odpuścić już i się zająć maną, przynajmniej na chwilę. Strength i mind, niech się zwiększy trochę. No, czary się jednak tutaj przydają i faktycznie ta mana jakby się szybciej odnawiała w tej grze. Byłoby dużo łatwiej. Loading map napisało. O proszę. Ciekawe co tutaj będzie. Ale mi się nie chce z nim walczyć.
ciekawe, czy oni dalej dają tyle punktów doświadczenia, co wtedy. 1368 mam. Jak wyjdzie zombie, to się przekonamy. Wyszło zombie? Tutaj, proszę. No, zdecydowanie mniej teraz już dają. I czyli bardzo szybko spada tutaj nabijanie doświadczenia. To jest taki sam mechanizm, jaki był w Diablo, że potwory później, jak główna postać gracza doganiała ich poziomem, te potwory coraz mniej punktów doświadczenia zaczynały dawać. I tutaj działa dokładnie taki sam mechanizm. Im wyższy poziom jest postaci, tym przeciwnik daje mi punkty doświadczenia. Trzeba szukać silniejszych przeciwników, jeżeli chce się dalej rozwijać postać, tak? Bardzo głośny tutaj był dźwięk. Nie wiem, co to miało być, wodospad jakiś czy co. Wajcha! Kolejna wajcha jest tutaj. I tutaj widzę, że jest jeszcze skrzynia. Muszę się do niej wrócić później. Dobrze, że przyszedłem tutaj do tej wajchy. Ciągnąć wajchę. Ktoś tutaj w tych jaskiniach zbudował skomplikowany system wajch, który działa na kilometry. Nie? Cud inżynierii fantastycznej. No, na mapie widzę, że tutaj jest jeszcze jakaś taka odnoga, tylko... Aha, ona istnieje tylko na mapie. Nie, zaraz, istnieje w rzeczywistości też, ale nie da się tam przejść. Są stalaktyty, przez które Lok się nie przedostanie. Po co to jest? Mamy pudło. Duże leczenie strucizny. Mogę w sumie poprzekładać chyba te butelki, bo pozbierałem nowy. Co to jest? Greater mana. O, odnawia chyba więcej many po prostu. No. Enchanted mana. Czy ja tutaj mogę coś? Mogę to przyciągnąć? Mogę to przyciągnąć. Greater mana może nie. A to jest jaki eliksir? To jest Cure Poison, a niebieski? Enchanted Restoration. Ok. Szkoda tylko, że w miarę jak potrafimy coraz lepiej rzucać czary, to koszt w manę się nie zmniejsza. To by było w sumie uczciwe ułatwienie. Biorąc pod uwagę, jak dużo po prostu many zużywają te czary i jak wolno się on regeneruje. Arbus. Wypadł mi arbus z zombiaka. Dobra, zaplanujemy sobie kolejny wypad. Tutaj nie, tutaj chyba teraz. Czyli będę musiał tędy zajść. Tędy zajść. I idę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak? No, czyli przy dobrych wiatrach zostaje mi dwie wajchy do pociągnięcia i będzie kolejna lokacja. Czy to będzie wyjście z jaskiń, czy będzie dalsza część jaskiń, tego jeszcze nie wiem. Drogie panie ominę. No i ten ćwok stał się nieśmiertelny w momencie, nie mogę go trafić. Jak on tak wygląda, taki przezroczysty się robi. Piękne zabójstwo. Oh!
Ale chyba widać wymierny wzrost umiejętności bohatera wraz z tym, jak zdobyłem te kilka poziomów. Mam wrażenie, mam takie wrażenie, że jest ciut łatwiej teraz. Czyli warto tutaj grindować chociaż troszkę. No to wychodzi przynajmniej. To tak głupia wymiana ciosów. Został zniszczony ten mnich. Celtic chestplate, proszę bardzo. Celtic chestplate. Wsadziło się tutaj do tego worka, nie wiem czemu. Celtic chestplate, zobaczmy. A teraz gdzie to jest? W którymś jakimś innym worku, bo z jakiegoś powodu gra puściła mi myszkę. Celtic chestplate. Co to ma być? Kilted armor. W ogóle celtyckie, tak? W świecie Aquilonu celtycka zbroja jest. W świecie Aquilonu. Aquilon to jest wyspa, a świat się jakoś inaczej nazywa, no nieważne. Lore tego świata jest dziwny. I dobra. Wysokiej jakości kiltowana zbroja z krain północnych. Ta zbroja została błogosławiona przez bogów celtyckich i oferuje dobrą odporność na ataki magiczne oraz ogniste. Proszę bardzo. Będzie raczej lepsza od tego, co miałem do tej pory, czyli lepsza od Woodland Armor, tak? No, dwa razy więcej protection oferuje. Dwa razy więcej protection. Ale ta oferuje też increased energy, cokolwiek to jest. Nie wiem, co to jest increased energy. Czy tutaj ta stamina na przykład? Nie, a co 31 tej staminy. Także nie wiem, o co chodzi grze z tym increased energy. Naprawdę. Jakieś tereny zielone mamy w tych jaskiniach w końcu. Pogrom. Rozgałęzienie? Ale to jest tylko pierścień. No dobra. A może tędy? Odkręt w prawo i do góry to taki typowy wybór. Ich sztuczna głupota nie pozwala na przyjęcie odpowiedniej taktyki okrążenia mnie. Po prostu wszyscy chcą naparzać po linii prostej. I przez to przegrywają właśnie. Czy daleko mi do poziomu kolejnego? Niedaleko. Zaledwie kilka zombiaków musiałbym pokonać. Idźmy jednak dalej tym gajem druidów. Tam może być coś niebezpiecznego na końcu, więc trzeba sobie od czasu do czasu zapisywać.
żeby mi coś nie wyskoczyło i nie wyczął złego postępu. Nie, to jest już jednak koniec. I jest tutaj kolejna wajcha. No, pociągnij. Pociągnij. Lok, wajchę przełóż. Nie, to nie pasuje. Nic się nie stało. Dlaczego? You are too far away. Zostałem tak jakby tutaj teleportowany, tylko że mojej postaci tu nie ma. Jaki błąd. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie dotykam nic. Ojej. Ojej. Jaki paskudny błąd. Zostawmy na razie tą wajchę. Wrócę sobie do niej później. Ponieważ i tak jest potrzebna jeszcze jedna, ale jeżeli te drzwi się nie otworzą, to może być koniec rozgrywki. To może być koniec rozgrywki w Revenancie. Boże, znajdę jakąś inną wersję, która nie zawiera tego błędu i na tej wersji otworzę sobie te drzwi. Przejdę, stworzę zapis. I wrócę, bo mogę tak spróbować, bo mam jeszcze jedną wersję tej gry zainstalowaną. Ale to było niepokojące. Czysta droga z powrotem była. Pudełko kolejne. O, to pudełko też jest zamknięte na wytrychy. Ale udało się otworzyć bez problemu. Złoto mięsko. Złoto mięsko, złoto mięsko. Dobra. Złoto mięsko może być. Wypiję jeszcze eliksir many, bo zdaje się, że właśnie tutaj są. O, tak. Pajęcza królowa. A mam dużo zdrowia, więc mogę spróbować ją zobaczyć wręcz. Jak się ma dużo zdrowia, to niestraszna jest ona. No i zobaczmy, czy to też się spartaczy, czy nie. A jeżeli nie, to jeszcze w tym odcinku powrócę do tej pierwszej dźwigienki. Dobrze, ta brama się otworzyła. Ciekawe, czy jak będę wracał, to czy będą wrogowie z powrotem. Bo mam takie wrażenie, że się poprzednio nie regenerowali. Nie? I się regenerują tylko niektórzy. W tej lokacji. Czyli nie także wszyscy. No nie ma tych wrogów, nie ma. Sirocco powinni być, ich nie ma. To dobrze. Tutaj jest Sirocco, ale to wiadomo. To... Najchętniej bym go olał, ale dobra, zrobię go. I decydująca dźwignia. Ale może być jeszcze taka sytuacja, że jeżeli ja jestem teleportowany tam, a te drzwi się akurat mi otworzyły, które mnie wcześniej blokowały, to być może uda mi się tutaj w trybie ducha przejść dalej. Ha. I może nie będę się musiał przejmować tym, że jest tam zbugowane to. Nie ma wrogów też. Więc szybko tam dojdę do tej dźwigni. Więc proszę bardzo, jeżeli ktoś chce tutaj grindować, to dookoła, najlepiej tamtego jeziora, tak?
No, loading map było. Zobaczmy. Zobaczmy, kurde. Kurde, zobaczmy. No i teraz nagle zadziałało. Jest po prostu dziwne. Co tu się odwala? Wrócę tam. Od razu. Nie wiem, może jakiś warunek był spartaczony w sprawdzeniu, które drzwi mają się otworzyć, a chociaż to jest dziwne, ponieważ no, każda dźwignia jakby niezależnie steruje swoimi drzwiami. No ale no, programiści różne rzeczy potrafią skopać się, szczególnie wtedy, kiedy robi się kopiuj wklej w kodzie, a w przypadku takich właśnie sytuacji, gdzie mamy kilka takich samych obiektów, które się różnią na przykład tylko liczbą porządkową albo czymś takim, albo literą, wszystko jedno, to łatwo po prostu robić kopiuj wklej i zapomnieć tą literę poprawić tam, gdzie trzeba, tak? Więc może jakiś błąd tego typu tutaj został popełniony, a może jakiś inny zupełnie, tak? Bo czasami też można zgadywać, jaki błąd mógł się pojawić, a się grubo pomylić, nie? Dobra, dziwna sytuacja. Chciałbym ominąć, drogie panie. Gdzie to było tutaj? To nie było tutaj. Gdzie to było? Obok. Tam, gdzie nie wszedłem. No. Ja, drogie panie, żegnam. Nie chcę mi się walczyć z wami. Idę tędy. No nie, no jak oni nagrywali te dźwięki? To jest jakieś nieporozumienie też. Co to miało oznaczać w ogóle? Co kazali tej aktorce? Co reżyser dźwięku powiedział, że co ta aktorka ma robić, no? Proszę jęczyć do mikrofonu. Tym sposobem wypiłem wszystkie eliksiry mamy. To wycie też jest dziwne w sumie. Greatermana, to było to, tak? Tak. Ponieważ wszystkie małe many wypiłem, to teraz Greatermana musi wlecieć w to miejsce. No i dobrze, bloka stać na to, żeby Greatermana wypijać. Zresztą chyba już mogę nawet to sprawdzić sobie. F6. 400 punktów many przywróciło. No i wypadło Lessermana w nagrodę. Nie pogardziłbym kolejnym Greatermana, ale zaraz będzie poziom znowu. O, kolejny papier. Co ja mogę tym papierem zrobić? Na imię mi Sohail, lecz niektórzy nazywają mnie zabójcą ogroków. Rozkazano mi poprowadzić drużynę awanturników do tych jaskiń na misję eksplorującą. Spodziewaliśmy się, że narysujemy mapy tych jaskiń i być może odzyskamy jakieś spore skarby. Zamiast tego straciłem 14 ludzi i uważam, że już nigdy nie zobaczę światła dziennego. Nigdy więcej. Po tym, gdy dotarłem do czegoś, co wydaje mi się jest wejściem do Krypty Królowej,
udało mi się odkryć miejsce, o którym modlę się, że żaden, na temat którego modlę się, że żaden inny człowiek już nigdy więcej go nie zobaczy. Była to bestia z legendy Solifuge. Dziwnie to przetłumaczyłem, ale tak jest tutaj napisane w sumie. A, site. Site. Bo to jest pewnie błąd i nie powinno być tutaj napisane site, tylko sigt, nie? Site, tak samo się wymawia, a inaczej się pisze. A propos angielskiej ortografii, tak? Kwietne zwycięstwo. Zobaczyłem widok. Tutaj jest napisane. Zobaczyłem widok i modlę się, że już nikt więcej takiego widoku nie zobaczy. Była to bestia z legendy Solifuge. Jedyne co mogłem zrobić, to uciekać. Jednak za daleko jest. Droga z powrotna jest zbyt daleka. A ja nie jestem w stanie stanąć twarzą twarz z Solifuge samotnie. Gdybym tylko miał mój łuk, wtedy mógłbym zamrozić serce tej bestii. Jeżeli ktokolwiek znajdzie ten dziennik, niech zachowa w pamięci tych odważnych ludzi, którzy spróbowali eksplorować te jaskinie i zginęli. Powodzenia, towarzyszu. Powodzenia, bracie podróżniku, awanturniku, przygodowcu, poszukiwaczu przygód. Tak jest. No, mamy jakieś wejście do krypty. Chodzić? Czy nie? Czy sobie zostawimy to na kolejny odcinek? Już. Może sobie zostawimy to na kolejny odcinek? Bo ten już będzie trwał długo, mimo wszystko. Także do następnego. A ja w zasadzie to... Może pokażę jeszcze, co tutaj będzie. Sam chcę się przekonać. Wrota się zamknęły. Skąd znam ten dźwięk? Fuj, jakie to jest brzydkie! Jakie to jest brzydkie! Ała! I zadaję temu jeden punkt obrażeń tylko. Ale to mi też nie zadaje zbyt dużo obrażeń. Jakbym od tylca to... Oj. Cofam to. My warrior, return. Our final destiny has yet to be revealed. Zdaje mi się, że ta animacja się nie odtworzyła poprawnie. Chciałbym ją zobaczyć. Mój wojowniku, powróć. Za każdym razem jest inny komunikat. Ciekawie, jak ja mam tą kreaturę pokonać. Dobrze, że nie wyczerpałem sobie wszystkich zasobów. Ale i tak będzie ciężko. Moim młotkiem. Tak. O. Try again, Revenant. Your true destiny still awaits. Ta walka może być tak gruba jak ta animacja śmierci. Brutal. Do następnego.